Witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hard West. Wznowimy sobie tą rozgrywkę, bo mnie kurde szlak trafi. Ostatnim razem jak spróbowałem, to nie dość, że zostaliśmy otoczeni, nas rozpieprzyli, to w dodatku jak ożywiłem się, to tak umarłem. Enemies position themselves outside the windows. You're as good as dead. Nawet mi panieczko złapał. No i co w takiej chwili zrobić? A, porozrzucam wszystko. Jebs! I robimy. Co? Czemu? Aha. Musimy zrobić. Okej. Okay. To robimy zwykły strzał. W osobę, której możemy zabrać więcej niż jedną. Dobra, 100%. Dobra. To może inaczej. Zero, 20%, potwierdź, strzelce! Ruas, jeszcze mogę chyba brać, nie? No dobra, pierdyknij z tego. No. Może nie odcinek, dobra, ja nie będę się w to pieprzył, nie? Chodzi o to, żebym jak najszybciej umarł. Nie ma znaczenia ilu teraz zdejmę. Kij. To jest najpiękniejsze, że tutaj kurde szczulą. Oj. Tura przeciwnika. No. Ale wyjebał. Nie odbijesz jej? Dobrze, bym się strzelił. Nieważne. Umrzeć. Więc kurde, zabijcie się szybko. Już. No kurde, nie rób scen, to szczyluj. Jezus. Tu mi się kurwa ładnie na to patrzy. Zostanę tutaj, w rogu. Przynajmniej nikt do mnie do pleców nie będzie się dobierał. Co, panowanie? No potem sam. Jo, przeżyję wieczę. Taka bieda. Nie chcę przeżyć. O, teraz to się olejek pali. O, tam. Chyba sobie nawet mógłbym przesunąć. No już. Już koniec. Jednak zabiłem. Lol. No spoko, nie żyje. Jak to umarł? Ten nie żyje. Wiesz co, Andrzej? Ja się schowię tutaj. Jest sobie szczyle, ale nie wiem do kogo, więc nie szczyle. I chuj, chuj. Chili loading. Breathing out on the floor, helpless to protect Florence. You felt your life ebbing away.
breath. You pledged to him. Oh. You gave your soul for a shot at revenge. Ogólnie. Trapped betwixt life and death, you now belong to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. Robimy to samo co wtedy. Staramy się podejść tak bardzo cicho. Zabić jak najwięcej. Wtedy to kurde był fail, ponad fail, bo kurde doszedłem tutaj i postrzeliłem tego dwóch. Fajnie. Chciałem za kurwa mieć nieszczęście. Być nie jak tutaj. O. Siemka, dzień dobry. Przyszedłem wyruchać wam matki i zabić córki. Aha, czyli ta okej. No, wszystkich. No i taki chuj. Ech. I zaraz zginę. Bo jest z dwóch frajerów, którzy są na blisko. Jeszcze ich nie zabiję. Okej. Kurwa mać. Okej. O co w tym chodzi? Strzelam do wszystkich wrogów. Okej. Prawdopodobnie umrę. Przeładował, pięknie, z głupim głupkiem. Spoko. Jak to masz? Tak, teraz przejdę tu. I za kurde ciebie strzela, nie? Ale nie mogę, bo nie mam naboju. Muszę cię strzelić z tego, czy zabiję potwierdź, jeps. Pięknie. Szybka wymiana zdania. Czy ktoś jeszcze? Ja, to chyba jeszcze dwóch żyjących. Wezwij dodatkowych wrogów telegraficznie. Opcja. Jest telegraf. Czy ja chcę ich zabijać? Co przeładuje? No dwie akcje, no i okej. Dobra przeciwnika, a ja full health. Płonie. Płonie. No kurwo. What the fuck? Pozwól, że jebnę. To se jebłe. Okej. Okay. Ja sobie wezwę więcej wrogów. Żeby było śmiesznie. No dobra. Make. No co, nie może być za łatwo. Musimy sobie dopierdalać w życiu, nie? O, jeszcze boję, że mnie doważy.
No, a bym się śmiał, jakby kurde przez budynki leciały pociski, no kurwa bym wyśmiał. You telegraphed the enemy to send more men. You weren't done dispensing justice. I poczekam. Słyszę ich jakby trochę więcej. Trzeba teraz się troszeczkę inaczej ustawić. Wejdziemy tutaj. Dobra, przeciwnika. Gdzie on się pojawi? Słyszę jak nadbiegają. Słyszę jakby stąd. No podejdę. Halo? Jest to kto? Zszedł. No kurwa, słyszę ich stąd jakby. O, tu se stoi. Zmieniamy broń. A wrócę. Okej, co ty robisz? Co tam tu podejdzie, nie podejdzie? Aha. I co kurwa? Jakby pierdola. Co to kurwa zakonował? Okej. Podszedł. Będzie mi szczyt. Uj! Trochę złe miejsce sobie wybrałem. Dobra. No już widzę trzech. Będzie też strzelał. Nie rozumiem kurde, ale okej. Okej. Ja to już w ogóle nie powinien w ogóle we mnie trafić. Alrighty then. Dobra. Panie trójka. Zajesz postrzał za dwa, co? Albo nie. Momencik. Okej, okay, przejdę tutaj. Będzie śmieszne, bo to chyba jest tylko jedna tura. O kurwa! To są dwie tury. Pojebało mi się! Okej. Chyba trochę przesadziłem. No dobra. To co? Spierdalaj tutaj. Dobra, koleś jest tam. To jest gościu. Ten mnie może postrzeli. A to ja podejdę do niego. Przeładowuję. Okej. I teraz podchodzę tutaj. Prawdopodobnie ktoś tu się wystawi. Nie? To tu wchodzę. No.
do tego. Tego też za sztyle. Jeps! O. Zrobi się tak, że ja go nie widzę. Dobra, ten tu jest. Dobra. Geniusz zła wyszedł. Nic, tylko wyjdę tutaj i go zastrzelę. Okej. Okay. Nie ma problemu. O. Może jednak jest problem. Ale ten albo ten. No tego na pewno zastrzelę. Kolejny. Dobra. Pewna zasłona dużo daje. Mogłem przeładować. O shit. Huh. Temu mogę wyprzegnąć. No, to jest moment, w którym ja sobie mogę spokojnie przeładować, otwierać i strzelać. No, i co? Dobra, strzeliłeś se. Ja se teraz. Strzelę 3 razy. Tylko 2? A, gratuluję sobie, bo nie załadowałem na bardziej. Reload! A se pierdolnie. No, fajnie, nie mogę. Ale zabijam. Every living soul there was dead. But you? You were just getting started. Widzisz, co zakończona. Czas jeden moment Ski się skurczył. Ale przed dokonaniem zemsty musiałeś mu pokazać, jak bardzo byłeś na niego wściekły. Nagroda 5000 za zabójstwo 16 osób oraz szkodę wartości 5000. The news spread quickly. Masked man, your nemesis, went into hiding. Tajemniczy jakomuś powrócił. Powiedział ci, gdzie jest Dejtowa maska. Ale zepsułoby to przyjemność z polowania. Nie zwróciłeś na to wtedy uwagi. Wiedziałeś, że jeśli wyrządzisz odpowiednio dużo szkód, ja Dejtowa maska się ujawni. Wtedy nieznajomy zaproponował coś niezwykłego. Jeśli zabijesz 100 ludzi, zostaniesz sowicie wynagrodzony. Jak Gomez zasugerował, żebyś poszukał wrogów maski. Wieść niosła, że Murray, właściciel gorzelni, niedawno mu podpadł. Znalezienie Murraya przybliżyłoby cię do celu. Narządzisz szkody na 65 tysięcy. Idź do gorzelni i zabij 100 ludzi. Zajebiście. To nic innego, jak tylko wziąć się do roboty i napierdalać. Dobra, ale to już w następnym odcinku. Przepraszam, że tak długo wyszedł jeden, ale wydaje mi się, że może być wystarczająco ciekawy. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.